Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczynam wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Rząd przyjął plan cięć budżetowych na ten rok. Są one reakcją na kryzys gospodarczy. Największe ograniczenie wydatków przewidziano w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miało być 17 miliardów oszczędności, znalazło się prawie 20. Ale gdy dokładnie przyjrzymy się tym oszczędnościom, można mieć wątpliwości, czy rząd zrealizował swój plan. Ministrowie znaleźli tylko 10 miliardów oszczędności, pozostałe 7 miliardów i 700 milionów. To, jak to określił minister finansów Jacek Rostowski, nowa forma finansowania wydatków na infrastrukturę drogową. Co się dokładnie kryje pod tym enigmatycznym określeniem, jeszcze nie wiadomo, ale to nie jedyna niewiadoma. Dziennikarze nie dowiedzieli się także, na co będzie mniej pieniędzy w resortach spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej. Praca się nie skończyła w tym momencie. Jeżeli, zresztą pan premier zarządził, że co dwa tygodnie będzie także taki punkt, to państwa jakby bezpośrednio nie będzie interesowało, ale na Radzie Ministrów będziemy mieli taki punkt porządku, na którym szczególnie minister finansów będzie proponował ogólne rozwiązania, ogólne oszczędności, ogólne kategorie wydatków, w których wydaje się, że można szukać oszczędności. W walce z kryzysem potrzebne jest działanie wielokierunkowe. Oszczędności, inwestycje i zmiany systemowe. W opinii Andrzeja Sadowskiego z Centrum Adama Smitha konieczna jest reforma systemu podatkowego. Nie jest on przyjazny dla gospodarki. Jest wysoce marnotrawny i znacząca część wpływów podatkowych idzie na obsługę tego nieefektywnego systemu. Dzisiejsze cięcia są konsekwencją braku reformy finansów publicznych, które nie przeprowadził ani ten rząd, ani rządy poprzednie. Poza tym mają w dużej mierze charakter przesunięć w czasie wydatków, a nie realnych cięć. Wbrew zapewnieniom rządu, skutki kryzysu coraz bardziej dotykają zwykłych obywateli. W Rzeszowie odbyła się manifestacja pracowników Huty Stalowa Wola. Hutnicy walczą o uratowanie zakładu, któremu grozi upadłość. Od nowego roku Polska Grupa Energetyczna podniosła drastycznie ceny prądu dla zakładów przemysłowych. W regionie firmy ograniczają produkcję i zwalniają pracowników. Ludzie obawiają się o to, skąd zdobędą środki do życia. Hutnicy nie zamierzają przyglądać się spokojnie, jak ich zakład pracy upada. Dziś sami udali się do rzeszowskich zakładów energetycznych. Prosili o ponowne przeanalizowanie cen i ich obniżkę. Trzy rzeczy spadły jak z nieba. Kryzys, energetyka i teraz zamówienia wojskowe. Czy ktoś o zdrowych zmysłach to wytrzyma? Ja myślę, że nikt. Od 1 stycznia Polska Grupa Energetyczna podniosła ceny prądu dla zakładów przemysłowych od 30 do nawet 45%. Przedsiębiorcy w regionie alarmują, że to zabójstwo dla firm. W tej sytuacji koszty produkcji przewyższają możliwe do uzyskania przychody. Upadek zakładów i gwałtowny wzrost bezrobocia grozi zwłaszcza Stalowej Woli. W zeszłym miesiącu informowaliśmy, że zatrzymano już pracę stalowni. Skok cen sprawił, że stal produkowana przez zakład jest droższa, a przez to mniej atrakcyjna dla klientów z zagranicy. Pełne obaw o przyszłość Stalowej Woli są władze miasta. Skutki ewentualnej katastrofy odczują samorządowy budżet i rodziny dotknięte bezrobociem. Tragedia, płacz w oczach, pracy nie ma w ogóle w regionie. Każdy zakład z przylegających do Huty Stalowa Wola, współpracujący z nimi, nikogo nie przejmie z nas zwalniających, bo też zwalnia ludzi. Słyszymy w telewizji cały czas rządzących, którzy twierdzą, że nic złego się nie dzieje, że polska gospodarka trzyma się mocno. Jeżeli u nas kolejne zakłady upadają, jeżeli my nie pracujemy, to po prostu czujemy się rozżaleni i chcemy być zauważeni.
Spod budynku rzeszowskiego zakładu energetycznego manifestanci ruszyli pod urząd wojewódzki. Zmyskowcy domagają się od rządu zainteresowania sytuacją zakładu. Hutnicy zapowiadają, że jeśli będzie trzeba, pojadą też do Warszawy. Najpierw wysyłaliśmy pisma, petycje do rządu i tak dalej. Nie ma odpowiedzi. Obniżka płacy 20%. Zgodziliśmy się na to, licząc na to, że rząd zareaguje. Nie ma odpowiedzi. 4/5 etatu, czyli ograniczenie czasu pracy, nie ma odpowiedzi. Czas ucieka, sytuacja się pogarsza. W związku z powyższym uznaliśmy, że tu jest nasza władza, ta środowiskowa, podkarpacka. Oni też przecież to są z nadania pana premiera. Stąd też dojdzie do pana premiera sygnał, który chcemy mu powiedzieć. Nie musimy na razie jechać do Warszawy. O bezrobociu coraz śmielej wypowiada się minister pracy Jolanta Fedak, która nie wyklucza zwiększenia skali zwolnień. Wszystko wskazuje na to, że w krótkim czasie takich manifestacji jak ta w Rzeszowie będzie znacznie więcej. Dziś pracownicy tracą źródło utrzymania ze względu na kryzys. Jutro zwolnienia będą wywołane cięciami w budżecie, które najdotkliwiej odczują firmy współpracujące z armią. Przed 20 laty zaaranżowali okrągły stół. Dziś w dobrych nastrojach komuniści i tak zwana konstruktywna opozycja, która później skupiła się w Unii Demokratycznej, świętowali rocznicę tamtych wydarzeń. W Sejmie zasiedli jednak nie przy okrągłym, a przy prostokątnym stole. Na sali kolumnowej zazwyczaj odbywają się posiedzenia komisji śledczych. To tu starano się rozwikłać największe afery III RP, a było ich niemało. Dziś jednak o niechlubnej przeszłości nikt nie mówił. Na konferencji ramię w ramię stanęli Tadeusz Mazowiecki z Aleksandrem Kwaśniewskim czy Leszek Miller z Adamem Michnikiem. Nie zabrakło też Wojciecha Jaruzelskiego, Jerzego Urbana, a także obecnych polityków lewicy. Tu spotkali się ci, którzy są przekonani, że mądry kompromis i pokojowe dochodzenie do rozwiązań jest lepsze niż okładanie się kijami, niż ofiary, niż krew. I polski przykład był bardzo animujący dla wielu krajów w świecie. Dlatego dziś przy prostokątnym stole nie było rozbieżności. Michnik bronił Czesława Kiszczaka, tłumaczył, że generał dążył do sukcesu i kompromisu. W podobnym duchu wypowiadała się większość prelegentów, uznając okrągły stół za sukces. Tadeusz Mazowiecki przekonywał, że gruba kreska była konieczna i gdyby dziś jeszcze raz miał decydować, nie zmieniłby decyzji. Nie żałuje pan tej grubej kreski, którą... Nie, przeciwnie. Może dlatego Wojciech Jaruzelski uważa, że Polska per saldo jest lepsza po okrągłym stole. Do dziś, podobnie jak generał Kiszczak, nie został on osądzony za stan wojenny. Tymczasem ocena wydarzeń sprzed 20 lat jest dalece dyskusyjna. Lech Wałęsa ustalenia okrągłostołowe uznał za zgniły kompromis. Mieczysław Gil z Małopolskiej Solidarności uważa, że władze PRL rozpracowały Solidarność, wykorzystały jej nieprzygotowanie, by zręcznie utrzymać władzę w najbardziej strategicznych dziedzinach. Ta konferencja egzemplifikuje zwycięzców tego układu, tych porozumień. To jest widoczne wprawdzie. Na moment oddali władzę, ale zyskali władzę ekonomiczną, finansową, polityczną, więc tak to obrazuje dzisiaj ten skład personalny i tak dalej. Jutro rocznicowe spotkanie o 14.23 organizuje w Pałacu Prezydenckim przy okrągłym stole Lech Kaczyński. Lista zaproszonych gości różni się jednak od tej dzisiejszej. W miniony wtorek przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces w sprawie ostrzelania afgańskiej wioski Nangan Khel. 7 żołnierzy prokuratura oskarża m.in. o zabójstwo ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci. Za zarzucane czyny grozi im nawet dożywocie. Wojskowy Sąd Okręgowy nie zgodził się na rejestrowanie obrazu i dźwięku podczas procesu. Swoją decyzję uzasadnił zbyt małą salą oraz dobrem wymiaru sprawiedliwości. Rozprawa jest jednak jawna, a dziennikarze mogą się jej przysłuchiwać. Dziś prokurator odczytał akt oskarżenia i uzasadnienie. 7 lat pracy, 7 miesięcy zdjęć i 7 tysięcy aktorów i statystów. 16 lutego w Teatrze Narodowym w Warszawie odbędzie się premiera polskiej superprodukcji, filmu o księdzu Jerzym Popiełuszce. Popiełuszko, wolność jest w nas. Tak brzmi pełny tytuł filmu. Jak mówią jego twórcy, historia księdza Jerzego Popiełuszki jest tu opowiedziana jego oczyma. Widz towarzyszy księdzu Jerzemu od jego młodzieńczych lat na podlaskiej wsi, po seminarium i wojsko, aż do posługi na rzecz ludzi pracy i męczeńskiej śmierci. Wszystko to na tle najważniejszych wydarzeń z naszej historii. Ta forma języka filmowego zaliczana jest do najtrudniejszych z przekazów,
który wymaga od całej ekipy ogromnego wysiłku, zaangażowania i żmudnych przygotowań. Być może właśnie dlatego prace nad superprodukcją trwały aż 7 lat. Jak mówi producent filmu Julita Świercz-Wieczyńska, gdyby nie pomoc wielu ludzi, nie byłoby sukcesu. Nasze wysiłki mogły zakończyć się sukcesem tylko dzięki pomocy bardzo wielu osób, które przy tej produkcji nam pomagały, które nas wspierały i albo po prostu życzliwością swoją pomogły właśnie w realizacji. Film stara się być wierny nie tylko faktom, ale także wiernie oddać osobowość księdza Jerzego. Żmudne studiowanie dokumentacji, spotkania z ludźmi będącymi blisko księdza Jerzego Popiełuszki oraz wczuwanie się w atmosferę tamtych dni. Jak mówi reżyser i autor scenariusza Rafał Wieczyński, bardzo często bohaterzy tamtych dni grają dziś samych siebie. Wystąpiło w filmie wiele osób, które brały udział w tamtych wydarzeniach, również aktorzy. Staraliśmy się, o ile to było możliwe, dobierać aktorów pod kątem i podobieństwa lub właśnie wręcz uczestnictwa w tamtych wydarzeniach. Czyli nie wiem, pani Maja Komorowska się pojawia po prostu jako pani Maja Komorowska. Pani Joanna Szczepkowska się pojawia jako właściwie swoja mama, Roma Szczepkowska. Tak? Pan Frąckowiak Marek jest tak podobny do księdza Teofila Boguckiego, że wydaje się czasami, że jakby to był on. Wieczyński nie ukrywa, że film, który zrealizował, miał dla niego także wymiar duchowy. To, co działo się na planie, nie pozostawiało obojętnym nikogo. Przy bardzo trudnym technicznie i kosztownym ujęciu trikowym nad grobem księdza Jerzego, kiedy kamera przestała działać z nieznanych powodów i zawiodły wszystkie akumulatory, pomógł nam ksiądz Jerzy. Dopiero po tym, jak na chwilę przystanąłem przy jego grobie i pomodliłem się o pomoc, udało się uruchomić sprzęt. Takich momentów przez te 7 lat pracy było wiele. Odtwórca głównej roli, Adam Woronowicz, przyznaje, że oprócz aktorskiego warsztatu, wiedzy potrzebnej do odtworzenia postaci księdza Jerzego, konieczna była także solidna formacja duchowa i po prostu wiara. Aby nasiąknąć klimatem kapłańskiego powołania, Woronowicz spędził jakiś czas w warszawskim seminarium duchownym. Chciałbym zrobić wszystko, żeby ten film i ta rola, chociaż w minimalnym stopniu dzisiaj, przyczynił się do chociaż minimalnego jakiegoś pojednania. Tak wiele zostało rzuconych kamieni, tak wiele ich dzisiaj pada, że chyba byłoby źle, gdyby nad grobem tego człowieka, tego wielkiego kapłana, abyśmy się kłócili. I moją taką prostą intencją, takim pierwszym pragnieniem serca, myślę, że takim czystym, było, żeby ukazać tego człowieka i pokazać go jako kapłana, który łączy, a nie dzieli. Metropolita warszawski, ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, ma nadzieję, że rozpoczynający się rok 2009, w którym będziemy obchodzić 25. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, zainspiruje wielu twórców do upowszechnienia sylwetki męczennika. Pokazać tego księdza jako człowieka odważnego, jako człowieka oddanego w swojej posłudze kapłańskiej robotnikom, ludziom i jako człowieka budzącego nadzieję i broniącego przed dominacją zła tą swoją zasadą z Ewangelii wyjętą. Zło dobrem zwyciężaj. Pokazanie wreszcie człowieka, który był heroiczny, heroiczny, odważny, mężny aż do końca, aż do swojej śmierci męczeńskiej. Dlatego wraz z promocją filmu rusza także akcja edukacyjna, która ma na celu upowszechnienie nie tylko osoby księdza Jerzego Popiełuszki, ale także wiedzy na temat sytuacji i postawy Kościoła w czasach komunizmu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szef Biura Edukacji IPN Jan Żaryn przyznaje, że film Popiełuszko, wolność jest w nas, to dzieło wybitne. W związku z tym, że uznaliśmy, iż jest to dzieło wspaniałe, od strony historycznej bardzo dojrzałe, doszliśmy do wniosku, że zaangażujemy się, nasi pracownicy zaangażują się w to, by dzieło to dotarło w sposób jak najszerszy do odbiorców, do szczególnie młodzieży szkolnej. Autorem zdjęć filmu jest Grzegorz Kędzierski, którego znamy już z takich filmów jak Ogniem i Mieczem czy Pułkownik Kwiatkowski. Będąc w kinie, warto zwrócić także uwagę na muzykę, która nie tylko stanowi tło, ale także wzbudza w widzu określone nastroje. Jej autorem jest Paweł Sydor, kompozytor muzyki koncertowej i sakralnej, który cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce.
Jeszcze jedna wiadomość. Coraz bliżej beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Dzięki osobistej interwencji papieża Benedykta XVI proces beatyfikacyjny kapelana Solidarności uległ nagłemu przyspieszeniu. Po głosowaniu w komisji kardynałów papież wyda zgodę na ogłoszenie dekretu o męczeństwie polskiego kapłana. Wkrótce potem ustalona zostanie data beatyfikacji. Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Potem pracował w parafiach w Ząbkach, Aninie i w Warszawie. Od sierpnia 1980 roku był związany ze środowiskami robotniczymi. Aktywnie wspierał także Solidarność. W stanie wojennym w kościele świętego Stanisława Kostki organizował msze święte za ojczyznę, na których gromadziły się tłumy ludzi. Z powodu swojej działalności był prześladowany przez władze komunistyczne. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy został uprowadzony. 11 dni później podano informację o odnalezieniu jego ciała w Wiśle. Zabójcy są już na wolności, a do dziś nie wiadomo, kto wydał rozkaz zamordowania kapłana.